Dzień dobry Państwu, witam wszystkich w kolejnym odcinku Przystanku Sport na mediach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Moimi gośćmi w kolejnym odcinku jest gdański gryf Sierpnia, czyli dziewczyny z wioślarstwa. Ania Podszuska, Marta Pluta, Ola Andrzejewska i Iza Pawlak. Cześć dziewczyny! Całą czwórką jesteście medalistkami Mistrzostw Polski, ale Iza i Ania w białych koszulkach jesteście medalistkami Mistrzostw Europy. I powiedz, czy to był wasz cel na ten sezon, medal na Mistrzostwach Europy, czy wymierzyłyście wyżej? Oczywiście mierzyłyśmy wyżej. Naszym celem było przede wszystkim wystąpienie na Mistrzostwach Świata i zdobycie na nich medalu. Jednak no, nie wyszło nam to może najlepiej, bo na Mistrzostwach Świata byłyśmy szóste. Okazało się, że gdzieś tam ten brak doświadczenia, startów, stres wpłynęło na nas na tyle mocno, że no, nie udało nam się niestety wypaść tam. Znaczy dostałyśmy się do finału, to jest super i tak uważam to za mega osiągnięcie, ale no, wiadomo, że mierzyłyśmy gdzieś tam po ten medal, chciałyśmy go zdobyć, ale no, wyszło jak wyszło. Za to myślę, że fajnie odbiłyśmy się na tych Europy, bo no, też chciałyśmy tam mieć, co prawda, złoty medal, strzelałyśmy wyżej, ale no, Rumunki pokazały, były na tamten moment akurat silniejsze. Ale jesteśmy w sumie zadowolone mimo wszystko. Wiadomo, że na tych świata mogło być lepiej trochę, ale na Europy pokazałyśmy, co trzeba. Zdobyliśmy ten medal i udowodniłyśmy wszystkim, którzy w nas naprawdę nie uwierzyli, że potrafimy, więc myślę, że fajnie przyszło. Medal Mistrzostw Europy i szóste miejsce na świecie, to myślę, że wielu sportowców by chciało, także gratuluję jeszcze raz. Powiedzcie jeszcze dziewczyny, bo pływacie w jedynkach, w dwójkach, w czwórkach i nawet w ósemkach, z tego co mówicie, pewnie bardziej treningowo w ósemkach. Medale zdobyłyście i na czwórkach, i na dwójkach medale Mistrzostw Polski. Która jest najtrudniejsza i czym one się różnią? Tak teoretycznie nie da się powiedzieć, która jest jakby trudniejsza, bo na dwójce na przykład będziemy miały dwie osoby, na czwórce cztery i to jest kwestia tego, jak dane osoby będą potrafiły się razem zgrać. Pracę każdy wykonuje taką samą na przykład w okresie zimowym, letnim również, no ale praktycznie im więcej każdy ze sobą pływa, tym jest po prostu lepiej. I nieważne, czy to będzie dwójka, czy czwórka, no to tak czy siak można powiedzieć, że to jest nawet porównywalne. Jest jeszcze taka jedna konkurencja w wioślarstwie, ergometr wioślarski. Ty, Marta, jesteś dosyć dobra zawodniczka w ergometrze wioślarskim. Miałaś srebrny medal na Akademickich Mistrzostwach Polski. Powiedz, czy to jest duża różnica pomiędzy ergometrem a łódką prawdziwą wioślarską? Zdecydowanie ergometr różni się od łódki wioślarskiej. Można to zobaczyć po różnych sprawdzianach, które wykonujemy na ergometrze. Bardzo dużo jest takich przypadków, że osoby, które mają troszkę gorszy ergometr, załóżmy od pozostałych osób, czasem sprawdzają się lepiej na wodzie. Ciężko jest to przeliczyć. Nie ma zasady, że jeśli ktoś jest lepszy na ergometrze, to nie znaczy, że będzie lepszy na wodzie. Ania, dla ciebie trudniejsze pytanie. Jaki masz cel na najbliższe miesiące, a może na lata? Czy chcesz wystartować w Igrzyskach Olimpijskich, czy nie widzisz takiej perspektywy na razie? Nie, no wiadomo, Igrzyska jest to mój cel. Przyszły na Paryż, na pewno chciałabym wystartować. Zobaczymy, jak się uda. Mamy swoje cele, które chcemy z partnerkami tu osiągnąć, ale no, ciężka praca przed nami. Wiadomo, gdzieś tam są też silniejsze osoby u góry, gdzieś tam seniorki, ale myślę, że jak nie my, to kto inny? Musimy pokazać z siebie, dać z siebie 100% i praca, ciężka praca tylko przed nami. Dobrze, dziewczyny, jesteście studentkami, wszystkie studiujecie. Jakie kierunki studiujecie, proszę? Ja studiuję teraz terapię zajęciową. Ja studiuję wychowanie fizyczne. Ja studiuję międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Gdańskim. Ja studiuję wychowanie fizyczne. Więc widzimy, że tercet z naszej uczelni Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Powiedzcie, czy łatwo jest się rozwijać dwutorowo jako profesjonalny sportowiec i student Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu? Ciężko, ciężko, bo jednak gdyby nie ilość tych wszystkich zgrupowań i tego, że naprawdę bardzo często nas nie ma, jest, nie ma nas na tych wykładach, na ćwiczeniach, jest dużo rzeczy, które są mija i resztę musimy nadrabiać same. Jest to do zrobienia, ale jest to naprawdę trudne i bardzo się to rozciąga w czasie przez to wszystko. Podsumowując, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu jest lepszym miejscem Oczywiście. Do studiowania dla studentów niż inne uczelnie w Gdańsku. Oczywiście, tak.